Artur, wiesz to. A wiesz co, słuchaj, no trudno jest odpowiedzieć szybko i szybko, krótko i treściwie na takie pytanie, ale ja ci powiem, po prostu jest kompletny bajzel, począwszy od prezesa, kończywszy na, jak to się okazuje, na drugim trenerze, który idzie negocjować, premię, które jeszcze wpierdala się w to wszystko, premier Morawiecki daje naszą kasę. Rozumiesz, gdzie my jesteśmy? Powiedz mi, gdzie my jesteśmy? Masz przed tym meczem, okazuje się, że zjeść, całą premię przeznacza na cele charytatywne. Nie bierze żadnej kasy z reprezentacji. O Chorwacji już mówiłem. Ludzie, Francja też. A my po prostu siedzimy przed najważniejszym meczem, przed Francją, i dyskutują nasi piękni zawodnicy, jak jeszcze zarobić trochę więcej kasy, żeby dołożyć, nie wiem, jeszcze do kolejnych wakacji na Malediwach. Stąd się bierze. Nasz mental nie jest gotowy na wielką piłkę. Indywidualnie kilku zawodników tak. Lewandowski ma mental, tak? Ale reszta, czy wielu z nich po prostu odpada. No i trenerzy dlatego, no dlaczego naszych trenerów nigdzie nie chce? No stary, no dzisiaj ci będzie wmawiał Mariusz Piekarski, menadżer Michniewicza, że się nasz trener Czesiu wypromował mistrzostwami świata. No to jestem ciekaw, gdzie są te oferty? No bo Portugalia i Brazylia są bez trenerów. No zobaczysz, no chciałbym to zobaczyć. No to jest po prostu kompletna gangsterka. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękujemy ci bardzo, Adrian. Mam nadzieję, że jesteś ukontentowany. Lepiej nie będzie już.